Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu związanym z całkami. Tym razem nauczymy się całkować przez części. Zapraszam! Kolejna metoda, którą warto znać, jeżeli chcesz nauczyć się obliczać różnorodne całki, to całkowanie przez części. Na początek zapisałam tutaj na tablicy całka z f od x razy g od x dx. Co to oznacza? Że jest jakiś iloczyn jednej funkcji zmiennej x i drugiej funkcji też zmiennej x. I teraz jak obliczyć całkę, jeżeli mamy iloczyn? Bardzo często całkowanie przez części związane jest z tym, że mamy policzyć całkę z iloczynu dwóch różnych funkcji. To znaczy, na przykład jedna jest trygonometryczna, druga jest funkcja wykładnicza. Albo jedna jest wykładnicza, drugi jest wielomian. Zobaczymy na przykładzie, jak będziemy to ćwiczyć. Jak będzie wyglądało teraz całkowanie przez część? Otóż będzie wyglądało tak, że będziemy stosować tutaj pewien przerywnik, tak jak to było przy okazji metody podstawienia, tylko teraz tak. Będziemy sobie wprowadzać funkcję u od x, tylko ja już może nie będę zapisywała u od x, tylko samo w skrócie u, to się równa. F od x, czyli moją funkcją u będzie tak jakby ta pierwsza funkcja. Natomiast moją funkcją v', czyli jakby pochodną z innej funkcji v od x, będzie ta druga funkcja. Kolejność nie ma znaczenia, pamiętaj. Moją funkcją u może być ta, a moją funkcją v' może być ta. Zobaczysz na przykładach, jak to będzie wyglądało. I teraz co w tym przerywniku robimy? Liczymy sobie pochodną, czyli u', którą będziemy zapisywać f', oczywiście od x, będziemy liczyć zwyczajnie pochodną po x. Natomiast tutaj potrzebujemy v. V to będzie całka z v', prawda? Żeby wyliczyć v, to musimy przecałkować pochodną, czyli będziemy mieć całkę z g od x po dx. I na tym kończymy nasz przerywnik. I zgodnie teraz ze wzorem na całkowanie przez części, taka całka z iloczynu f od x razy g od x po dx, gdzie naszym u to jest f od x, naszym v' to jest g od x i zgodnie ze wzorem na całkowanie przez części będzie tak. W skrócie piszemy u razy v, to jest tak na krzyż, to razy to minus całka z tego razy to, czyli całka z u' razy v. I to oczywiście po dx. Powinnam tutaj zapisać u od x, v od x, u' od x, v od x. Ale w skrócie wolę, żebyś tak się nauczył, dlatego że pamiętaj, to razy to minus całka z tego razy to. Oczywiście po dx. I to masz kojarzyć jako wzór całkowania przez części. Zobaczysz, całkowanie przez części jest bardzo przyjemne, fajne, więc zapraszam Cię do rozwiązywania przykładów razem ze mną, do tych rozwiązywania przykładów, które przygotowałam na to właśnie nasze spotkanie. Na początek całka z takiej funkcji 2x pomnożone przez e do potęgi x po dx. Widzimy tutaj iloczyn i od razu jak zobaczysz iloczyn dwóch różnych funkcji. Tu jest, jak widzisz, wielomian. Tu jest funkcja wykładnicza. Jak zobaczysz iloczyn dwóch różnych funkcji, to powinieneś skojarzyć być może całkowanie przez części. I teraz, w tym całkowaniu przez części już wiemy, że będziemy stosować ten przerywnik nasz. Teraz, którą funkcję obrać za u, bo to jest ważne, którą funkcję weźmiemy za u? Otóż tak się składa, że jeżeli mamy możliwość, to bierzemy wielomian. Dlaczego? Dlatego, że jak będę liczyła pochodną, to mój wielomian obniży stopień, bo pochodna obniża stopień wielomianu. Dlatego ja tutaj bezdyskusyjnie wybieram 2x jako funkcję u. Natomiast funkcja v', biorę e do x, a tak się składa, że e do x, jak ja przecałkuję, to jest dalej e do x, więc nic mi się nie utrudni. No gdybym policzyła pochodną, no to też jest oczywiście e do x. No to liczymy teraz tak, pochodną standardowo po x. Pochodna z 2x to jest po prostu 2, a teraz v to będzie całka z e do x po dx. Tak się składa, że ta całka wynosi po prostu e do x, prawda? Powinnam napisać plus c, ale nie będę pisała plus c, bo to był tylko przerywnik nasz. To ja jeszcze nie kończę tego przykładu. To jest nasz przerywnik po to, żeby dalej brnąć. Czyli zgodnie ze wzorem było tak. To mnożymy z tym minus całka to pomnożone z tym. Więc zapisuję to razy to, czyli 2x razy
e do potęgi x, tak wzrokowo jest łatwo zapamiętać to razy to, minus całka to razy to, czyli 2e do x po dx. To się równa. No tak się składa, że popatrz, otrzymaliśmy bardzo fajną teraz całeczkę, czyli początek przepiszemy 2x razy e do x, minus. I teraz tak, tutaj nie muszę żadnych wzorów robić. Czasem są przykłady, że trzeba dwa razy przez części przecałkować. Tutaj nie muszę nic, bo dwójkę dam do przodu przed całkę, a całka z e do x to jest po prostu e do x. No i napiszemy na końcu plus c. To jest oczywiście bardzo dobry wynik, natomiast jeżeli byś chciał, to możesz jeszcze tutaj z tego i z tego wyciągnąć e do x przed nawias. Wtedy w nawiasie będzie 2x minus 2 i plus c. Ale czy tak zostawimy, czy tak zostawimy, nie ma znaczenia. Ważne, że poprawnie przecałkowaliśmy przez części. Kolejny przykład to całka z takiego iloczynu funkcji. Jedna jest wielomianowa, 3x minus 2, a druga jest funkcja trygonometryczna, po prostu sinus x. Jak widzisz taki iloczyn dwóch różnych funkcji, to pierwsza myśl, spróbujmy całkować przez części. No to stosujemy nasz przerywnik teraz. No i będziemy mieć tak, za u, co się opłaca, zazwyczaj wielomian, jak tylko mamy wybór, czyli 3x minus 2, za v prim bierzemy funkcję trygonometryczną. Przy funkcjach trygonometrycznych sinus i kosinus to w zasadzie nie ma znaczenia, czy będziemy tutaj liczyć pochodną czy całkę, bo obie rzeczy są bardzo proste. No to teraz liczymy sobie pochodną po x. 3x pochodna 3, a z minus 2 jest 0, więc samo 3. Natomiast v to się równa całka sinus x po dx. Jak pamiętasz, całka sinusa to był minus cosinus x ze wzoru. No plus c tutaj nie będziemy pisać, bo to już tłumaczyłam, że w wyniku końcowym piszemy, a w wynikach pośrednich nie piszemy. No i teraz zgodnie ze wzorem na całkowanie przez części. To razy to minus całka z tego razy to. Czyli najpierw to razy to, czyli piszemy 3x minus 2 pomnożone przez minus cosinus x. Teraz odjąć całka to razy to. Ja to mogę od razu pomnożyć ładniej, czyli będę miała minus 3 cosinus x po dx. No to teraz dalej. Ten początek przepiszemy, aczkolwiek tego minusa ja sobie tutaj może wsadzę do tego nawiasu, czyli będę miała minus 3x dodać 2 pomnożone przez cosinus x. I teraz popatrz, mamy minus i minus, to da mi plus. Trójeczkę sobie przed całkę mogę wyrzucić. Natomiast całka z cosinus x, to też jest łatwa ze wzoru, to jest po prostu sinus x. No i na końcu plus c. Czy łatwiej to zapisać? No na pewno się nie da, bo tu mamy funkcję cosinus, tu mamy funkcję sinus, no to tego absolutnie w żaden sposób nie dodamy. Czyli jest to wynik końcowy. Taka całka w przykładzie numer 2 tyle właśnie wynosi. Jeżeli te dwa przykłady to jest dla Ciebie stanowczo za mało, chciałbyś zobaczyć, jak inne funkcje całkujemy przez części, być może trudniejsze, być może dwa razy będziemy całkować przez części, zapraszam Cię bowiem do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.aikamat.pl. Natomiast jeżeli Ci wystarczy te dwa przykłady, no to zapraszam na kolejne już spotkanie ze mną. Do zobaczenia!